Dzień dobry, Joanna Miedzielek, to jest program Mówiąc Wprost. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa. Zacznijmy od kampanii. Kampania skupia się na takich małostkowych zagrywkach dzisiaj, no bo Jarosław Kaczyński mówi o Donaldzie Tusku, nie głosujcie na tego ryżego, uważajcie na niego, no ale Donald Tusk też nie pozostawał obojętny, bo kiedyś pisał Jarosławowi Kaczyńskim, że jest mikrego wzrostu, że będzie miał pełno w gaciach. Czy my zeszliśmy do takiego poziomu dna trochę kampanijnego? No myślę, że jeszcze nie, bo jeszcze możemy się okładać po twarzach w trakcie konferencji prasowych. Ja przypominam pani, że w ostatnich dniach mamy również targnięcia na konferencje prasowe organizowane przez Koalicję Obywatelską i posłowie, żeby ministrowie rządu PiS-u wbiegają na te konferencje i próbują tam zaszczekiwać te konferencje. Myślę, że jesteśmy niestety w takiej fazie takiego bezwzględnego korzystania z każdego środka, ale zaskoczyły mnie słowa akurat Jarosława Kaczyńskiego. I dla mnie one, ja je odbieram jako taki akt ostatniej rozpaczy, tak? Na zasadzie, że już jedyne co pozostaje, to tam powiedzieć, kim była twoja matka. To trochę w takim duchu debaty, nie tylko politycznej. Więc to źle, to wskazuje, że Jarosław Kaczyński naprawdę jest zdeterminowany, wystraszony. Te wtargnięcia ministrów rządu na konferencje prasowe Koalicji Obywatelskiej też tym bardziej to wskazują. Bo jeżeli by to robiły, nie wiem, oddziały młodzieżowe, jakiegoś Forum Młodych PiS, ja nie wiem, czy oni coś takiego jeszcze mają, czy to już całkowicie zostało podporządkowane takiemu aparatowi władzy. Możliwe, że ta cała młodzież już dzisiaj lata steczkami za ministrami i nie ma czasu na żadne performensy, ale to bym jeszcze zrozumiał, że tacy 18, 19, 20-latkowie robią tego typu performensy, ale jeżeli robią to poważni goście, którzy teoretycznie sprawują poważne funkcje w rządzie, to już to źle wygląda. Ale po pierwsze, ryży to chyba nie jest obraza, no bo że ktoś ma rude włosy. Ale no, myślę, że w takim kanonie Jarosława Kaczyńskiego to i tak jest mocne słowo. Ja nigdy w ustach Jarosława Kaczyńskiego nie słyszałem żadnego wulgarnego słowa. Oczywiście no nie mówię, że z nim przebywałem 24 godziny na dobę. Obcowałem z nim szczególnie intensywnie w czasach po katastrofie smoleńskiej, więc to był też czas, kiedy Jarosław Kaczyński naprawdę był przytłoczony historią swojej rodziny, śmiercią swojego brata bliźniaka, ale nigdy nie słyszałem choćby jednego słowa, żeby zaklął, więc myślę, że nawet w jego kanonie użycie takiego słowa jest już bardzo daleko idącą obrazą, czy też próbą obrazy. I to ciekawe, bo w sumie można by było PiS-owi prowadzić tę kampanię praktycznie równolegle, mówić o kampanii, prowadzić taką propagandę sukcesu, tu droga, tu most, nieważne, że trzeci raz otwierany. No tylko, że moim zdaniem są takie instrumenty wyborcze, czy instrumenty kampanijne, które komuś przystoją, a komuś nie. I ja myślę, że w takich kategoriach, że Jarosław Kaczyński jest na trochę innym poziomie niż Janusz Kowalski. Tak? Janusz Kowalski se może mówić i nikt tego poważnie nie traktuje. Natomiast w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, który sięga do takiego knajackiego języka, myślę, że to nie, bo to nie jest może, tak jak pani powiedziała, to nie jest jeszcze obelga czy jakieś przekleństwo, ale to jest takie knajackie, tak? Znaczy to na Czerniakowie przed II wojną światową w ten sposób rozmawiano ze sobą, czy może dzisiaj gdzieś tam na Brudnie czy na Pradze. Natomiast jeżeli jesteśmy w świecie polityki, ja rozumiem, nie ma Wersalu, jak to powiedział, czy Wersal się skończył, jak to kiedyś powiedział Andrzej Leper, ale że tak powiem, dla liderzy mogliby to trochę mógłby to jako lider Jarosław Kaczyński to tonować. Z tymi pełnymi gaciami to chyba było to bardziej szerzej powiedziane. Nie chodziło o jednego dosłownie polityka, ale w pewnym sensie Tusk ma rację. Znaczy nie w te pełne sensie, no ma rację, bo dokładnie takie zachowania by wskazywały, że jest jakaś nerwówka po stronie obozu władzy. Bo my się przyzwyczailiśmy też do tego, że Jarosław Kaczyński ma przemyślaną strategię. Może to jest przemyślana strategia na tą polaryzację, która ma zabić wszystkich, którzy są poza. Dlatego to odnoszenie się ciągle do Donalda Tuska. Ja mam szczerą wątpliwość w tą jego strategię, w tą strategiczną. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński ma szczęście.
w życiu politycznym. To szczęście jest potrzebne, o tym mówił już Napoleon, który jak nominował kolejnych generałów i wysłuchiwał o ich życiorysach, to zawsze na koniec pytał, czy taki ma szczęście. I moim zdaniem, wbrew pozorom, Jarosław Kaczyński ma szczęście w polityce. To nie jest strateg, który myśli pięć ruchów na szachownicy i mógłbym przytaczać różnego rodzaju dowody na to, gdzieś tam właśnie powiedziane słowa, za które potem był ciągany po sądach i gdyby nie jakieś takie nieformalne porozumienia, to by kilka razy był skazany za różnego rodzaju swoje słowa, więc to oznacza, że nie jest do końca strategiem. Natomiast z drugiej strony to, że będzie to taka polaryzacja, to chyba wiadomo od momentu powrotu Donalda Tuska do polityki i myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo dobrze wiedział, z czym się to wiąże, jego powrót 2 lata temu do polskiej polityki. No i to powoduje nerwowość, bo jeśli pani popatrzy, jakie notowania miała choćby Koalicja Obywatelska przed przyjściem Donalda Tuska i po przyjściu Donalda Tuska z powrotem do partii, no to jest to absolutnie inny wymiar. No i to oznacza, że ta polaryzacja, nie mówię, że ludziom się podoba, ale zwraca uwagę wyborców. Ale kogo ostatecznie zabije, Platformę czy PiS? Myślę, że nikogo, żadnej z tych partii, dlatego że każda z tych partii ma... No ale któraś musi wygrać. Ale to nie oznacza, że ktoś jest zabity. To jest tylko kwestia tego, że ktoś bierze mniejszy udział w głosach wyborców, a ktoś większy. Ale jak wielu ekspertów ocenia, ponad 70% głosów prawdopodobnie w tych wyborach padnie na obie te partie, tak, łącznie. Czyli tak naprawdę reszta tej czyli sceny politycznej Hołownię to jest 30%. I Lewica. Nie, no te ugrupowania będą miały swój udział, bo to jest te pozostałe 30%. Jest pytanie, ile z tych 30% jeszcze pójdzie w ogóle na rozkurz, a ile padnie dosłownie na Lewicę, Polskę 2005, Trzecią Drogę, czy trzecią drogę. A niech pan powie, jak dzisiaj wygląda kampania? Pan prowadzi już od wielu miesięcy, można powiedzieć, taką prekampanię w swoim regionie. Wszyscy jaka prowadzimy. Jest, no tak, wszyscy oczywiście. Jaka jest atmosfera wśród ludzi dzisiaj, przynajmniej u pana? To zależy, miasto czy tereny wiejskie. W mieście chyba jest duże zmęczenie rządzącymi. Ale też i taka nieufność, czy nowy rząd rozwiąże wszystkie problemy ludzi. Nawet muszę powiedzieć, że coraz częściej ludzie bardziej oczekują odsunięcia PiS-u od władzy, niż spodziewają się jakichś przełomowych reform z dnia na dzień, no mając świadomość, że gdyby ja zakładam, że to będzie rząd Koalicji Obywatelskiej i pozostałych partii dzisiejszego obozu demokratycznego, no to jeszcze na drodze staje Andrzej Duda jako prezydent, który musi podpisać każdą ustawę, staje Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, który może każdą ustawę uchylić. Także dzisiaj nastrój jest taki dość z tym PiS-em, ale też i taki nastrój, mamy świadomość, że to nie będą proste czasy, że tak zostało, PiS zadłużył kraj, że oddłużenie tego, czy też skierowanie potężnych strumieni pieniędzy na rzeczy, które PiS zaniechał, też nie będzie takie oczywiste i z dnia na dzień. Obniżenie podatków, tego ludzie mniej oczekują, bardziej oczekują klarownych podatków, tak? Takich, które ich po prostu nie ograbiają z tych groszy, szczególnie przedsiębiorców, którzy gdzieś tam w pocie czoła zarabiają na siebie, rodziny i jeszcze na podatki. To dobrze, że pan powiedział o przedsiębiorcach, bo to jest elektorat, który teraz wybiera Konfederację. Dlaczego zaczynają wybierać Konfederację i czemu tej Konfederacji tak rośnie poparcie? Myślę, że Konfederacji rośnie poparcie też między innymi dlatego, że to są głosy, które traci Prawo i Sprawiedliwość. Bo to no są... podobno Platforma. Podobno też w Platformie. I to właśnie o czym pani powiedziała. Możliwe, że część przedsiębiorców przesuwa się w stronę Konfederacji, nie mając takiego jasnego przekazu odnośnie sytuacji w podatkach po wyborach. Ale Platforma mówi wprost. My będziemy mogli deklarować obniżenie podatków w momencie, kiedy zobaczymy, jaka jest realna sytuacja finansów państwa. Ja chcę przypomnieć, że w 2024 roku będziemy mieli około 100 miliardów kosztów obsługi długów,
które zaciągnął między innymi rząd PiS-u. No i oczywiście to się ciągnie od wielu lat, ale ten poziom zadłużenia mocno wzrasta. A przypominam, że to jest 100 miliardów do 650 miliardów wszystkich dochodów budżetu państwa, więc naprawdę będziemy w bardzo poważnej sprawie. I mam takie czasami przeczucie, że PiS dzisiaj idzie po bandzie na zasadzie zadłużamy ile się da, bo to nie my potem będziemy to spłacać. A jak będziemy musieli spłacać, no to dołożymy Polakom podatków, podwyższymy podatki i powiemy, że to jest znowu jakiś nowy Polski Ład 2.0, 3.0. A to, że oni na koniec będą mieli mniej pieniędzy w kieszeni, to co to nas obchodzi? Ważne jest to, że my dzisiaj idziemy na całość, wistujemy wysoko, rozdajemy pieniądze na prawo i lewo tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy, bo wiemy, jakie będą konsekwencje tego, żeby, kiedy tę władzę stracimy. No tak, to Mateusz Morawiecki nie jest takim dobrym księgowym jednak? Dzisiaj myślę, że jest politykiem, który robi karierę polityczną na skróty, bo przypominam, że przed 2015 roku praktycznie Mateusz Morawiecki nie funkcjonował w polityce. Był doradcą Donalda Tuska. Słucham? Doradcą Donalda Tuska był, więc chyba trochę funkcjonował. Ale on tam tak naprawdę robił pewne, dlatego mówię, tak w mainstreamie nie funkcjonował. Nie był posłem, nie był ministrem, nie był żadnym radnym nawet, raczej w biznesie. I jakby doradztwo Donalda Tuska myślę, że miało aspekt biznesowy, tak? To znaczy, że on swoim przełożonym gdzieś w centrali w Europie mógł pokazać, o zobaczcie, poza tym, że jestem prezesem banku w Polsce, waszego banku w Polsce, to jeszcze oprócz tego doradzam Tuskowi, więc ze mną grzecznie. Takie mam czasami poczucie. Także to nie jest kwestia księgowego, tylko to jest kwestia dzisiaj karierowicza. Nie mówię w tym, bo mamy takie... Mateusz Morawiecki to karierowicz? Polityczny myślę, że tak, ale to nie chciałbym, żeby to było odebrane zbyt pejoratywnie, czy zbyt negatywnie. To jest po prostu jakby zdjęcie rzeczywistości i dzisiaj ja znałem Mateusza Morawieckiego jeszcze zanim on wszedł do polityki. I byłem zaskoczony, jestem dalej zaskakiwany różnego rodzaju jego wypowiedziami, które są po prostu nieprawdziwe albo takie cyniczne, kłamliwe. Ale ja rozumiem, dlaczego on to robi, bo to jest właśnie to robienie kariery na skróty. To, że on nie ma osobistej pozycji u Jarosława Kaczyńskiego, w tym sensie, że wypracował sobie to jak wielu innych polityków, nie wiem, Marek Suski, Mariusz Błaszczak, pewnie byśmy Ryszarda Terleckiego do tego przymierzyli, tylko jest to facet, który praktycznie zwiął się znikąd i teraz musi być jeszcze bardziej. Jest takim neofitą, który musi jeszcze bardziej być pisowski od pisowców. To jest dość częste, ale on też wie, o co gra. No, on gra o nominację na pierwszego po Jarosławie Kaczyńskim, no więc, a jeszcze nie ma tej pewności, jeszcze się musi rozpychać pomiędzy trzema, czterema innymi kandydatami. To jest powód, dla którego różne niedorzeczności mówi i już nie jest dzisiaj księgowym. Może na początku tego rządu, kiedy był takim pierwszym recenzentem Beaty Szydło jako premier, może i był księgowym, czy też potrafił te słupki liczyć. Dzisiaj się już na niego liczy tylko polityka i przekaz polityki. No tak, ale Mateusz Morawiecki i Donald Tusk się przekrzykują na to, kto ma więcej pieniędzy, kto jest bardziej odrealniony, no bo Mateusz Morawiecki wypomina emeryturę, pracę w Europie Donaldowi Tuskowi, no a Donald Tusk mówi o tej pracy w banku, o tych milionach, które mają. No oboje mają dużo pieniędzy, po co im ta polityka? Po co oni się do tego pchali dzisiaj? Znaczy Donald Tusk jest zwierzęciem politycznym, ale Mateusz Morawiecki, który... Myślę, że też. Wie pani, musiałaby pani zapytać Mateusza Morawieckiego czy Donalda Tuska. Powiedziałby prawdę. Nie wiem. Ja to oceniam w ten sposób. Czasami jest tak, że ktoś zarobi swoje pieniądze, ma już te odpowiednio długi ciąg zer za liczbą rzeczywistą, która nie jest zerem na kontach i potrzebuje tego czegoś więcej, takiej powagi, nawet nie władzy, bardziej powagi, pewnego takiego zewnętrznego uszlachetnienia tych pieniędzy. No bo wie pani, znaleźć milionerów w Polsce, oczywiście ja rozumiem, że setki, dziesiątki milionów Polaków nie są milionerami, ale tych milionerów pani pewnie znajdzie tam kilkadziesiąt tysięcy, może ponad 100 tysięcy. No to być jednym spośród 100 tysięcy milionerów, co to za frajda? Ale być milionerem i przy okazji premierem czy szefem partii, no to już jest coś. Donald Tusk ma trochę inną historię, no bo Donald Tusk naprawdę do czasów, kiedy nie wyjechał do Brukseli, nie był jakimś zamożnym człowiekiem. Do dzisiaj chyba
ma mieszkanie w Trójmieście, w bloku, to nie jest tak, że opływa. No, majątek Mateusza Morawieckiego jest dużo większy. Tak? Mateusz Morawiecki też ma mieszkanie w bloku. No nie, no, ale specyficznym bloku, na który większość Polaków nie stać. To powiedzmy sobie uczciwie, w zamkniętym osiedlu. Także to jest trochę inna specyfika. Myślę, że Donaldowi Tuskowi myślę, że też chodzi z jednej strony o Polskę i jakby postawienie kropki nad i, bo po tych iluś latach takiego odzierania go z godności poprzez narrację PiSu, on ma już tego po prostu dość i chce pokazać, jakby walczy o honor, o to, z czego odzierano go przez lata, a z drugiej strony myślę, że zależy też mu na tym, żeby pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, że to po raz kolejny Donald Tusk będzie rekordzistą w Polsce, tak jak był rekordzistą, bo 7 lat był premierem. Teraz oczywiście Mateusz Morawiecki go trochę dogania, ale też pokaże za chwilę Donald Tusk, że można wyjść i wrócić i znowu być na samym szczycie, co nikomu się wcześniej w Polsce w historii od 1989 roku nie udało. Myśli pan, że to już jest przesądzone, że opozycja wygra wybory? Donald Tusk będzie premierem? Ja jestem przekonany, że opozycja wygra te wybory i to ten właśnie nastrój w terenie też to wskazuje, tak? Że właśnie na takim pisowskim Podkarpaciu ten nastrój na rzecz PiSu jest dużo, dużo bardziej chłodny niż był 4 lata temu. Ale ta temu. Ściana wschodnia i ta kwestia ukraińska tam chyba też odgrywa rolę. No to wtedy się to przesuwa na rzecz Konfederacji. Dlatego dzisiaj na Podkarpaciu sondaże pokazują, że w Rzeszowie Konfederacja może mieć aż 2-3 mandaty, czyli tyle co Koalicja Obywatelska. No to jest poważny udział. Mają dzisiaj 1 mandat i to tylko w jednym okręgu. Więc dlatego twierdzę, że część wyborców PiSu przesunęła się dzisiaj do Konfederacji. To na koniec. Przemysław Wipler wraca do polityki, będzie kandydował. Jak go pan ocenia z perspektywy też lat, bo chyba go pan trochę zna? Nie oceniam go zbyt wysoko, aczkolwiek doceniam to, że potrafił zbudować środowisko tak zwanych republikanów, Fundacja Republikańska i tak dalej. I faktycznie ma taką zdolność jednoczenia wokół siebie ludzi, gromadzenia, ale jest trochę autodestrukcyjny. To znaczy, że dochodzi do pewnego momentu i chyba mu się wydaje, że unosi się już nad ziemią i wtedy następuje pewien upadek czy potknięcie, tak jak było w przypadku tych ekscesów pijackich na Mazowieckiej, czy zamieszania wokół finansów partii Korwin, z których się do dzisiaj nie wytłumaczył, więc myślę, że to jest taki z jednej strony dość zdolny polityk, sprawny, jeśli chodzi o organizowanie pewnej rzeczy, ale gdzieś dochodzi do ściany i od tego momentu sam sobie szkodzi, czy też szkodzi dziełu, które stworzył. No tak, ale to on może na koniec, jeśli wygrałby jednak PiS, dopinać koalicję PiSu z Konfederacją, no tak jak za czasów, no on co prawda nie dopinał, ale mogła być to podobna koalicja jak w 2005 roku. Każdy, kto zdecyduje się na koalicję z PiSem, to tak jakby szedł na ucztę ludożerców, gdzie jest głównym daniem. I to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Wiele lat wróżono PSL-owi, że pójdzie na koalicję z PiSem i nigdy to się nie stało, bo oni to już wiedzą. Czyli Konfederacja będzie głównym daniem dla ludożerców. Moim zdaniem Konfederacja w całym in gremio nigdy nie połączy się z PiSem. Konfederacja będzie przed bardzo poważnymi problemami po wyborach, kiedy okaże się, że żadna z partii nie będzie miała, gdyby się okazało, że żadna z partii nie ma wystarczającej ilości głosów, żeby zawiązać koalicję. W przypadku Koalicji Obywatelskiej to jest wspólny blok z Trzecią Drogą i z Lewicą, a w przypadku PiSu no to im tylko zostaje Konfederacja. Moim zdaniem ta Konfederacja wtedy może się połamać, a jeśli się nie połamie, jeżeli będzie twarda, no to oznacza, że przy scenariuszu braku wskazania zwycięzcy, no to mamy zaraz kolejne wybory, no bo to jest maraton kilku miesięcy i nic więcej. Także myślę, że też wyborcy muszą sobie zdawać sprawę, że szukanie różnego rodzaju eksperymentów, a nie jasne wskazywanie na platformę bądź PiS, jeżeli tak uważają, to jest najlepsze rozwiązanie, bo to oznacza, że ten rząd będzie bardziej stabilny. Ciekawy czas. Dziękuję serdecznie. Paweł Kołodziej był moim gościem. Dziękuję.